Poprzednia dekada w piłce nożnej została tak naprawdę zdominowana przez trzy rzeczy: Ligę Hiszpańską, Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. W celu rozpoczęcia podsumowań tych 10 lat wybraliśmy naszą jedenastkę najlepszych piłkarzy tej dekady. Oczywiście cała ta jedenastka to tylko nasza opinia i nie musicie się z nią zgadzać, lecz chętnie poznamy wasze zdanie w komentarzach. Ze względu na wcześniej wspomnianą dwójkę, by pokazać wyższość tych geniuszy, w tym zestawieniu ominiemy Ronaldo i Messiego, by też wyróżnić dwóch dodatkowych piłkarzy. Powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie ta zmiana, to oni z miejsca zabraliby dwie pozycje w ataku. Manuel Neuer. Bramkarz, który zrewolucjonizował swoją rolę na boisku, gdy w czasach gry w Schalke wychodził coraz bardziej do przodu. Nie zawsze to mu się przydawało, czego idealnym przykładem jest przepiękna bramka z połowy boiska Dejana Stankowicza w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w 2011 roku. Jako jeden z powodów sukcesu tamtego Schalke przyszedł do Bayernu Monachium, gdzie z miejsca stał się podstawowym bramkarzem. Reszta to już w zasadzie historia. Przejęcie po Casillasie miał najlepszego golkipera na świecie, jeden z głównych powodów dla dwóch potrójnych koron Bawarczyków. No i chyba najważniejsze trofeum dla niego, czyli Mistrzostwo Świata w 2014 roku, gdy mówiło się, że powinien nawet wygrać złotą piłkę, jednak musiał się nacieszyć trzecim miejscem. Miał swój gorszy okres w karierze jakoś w okolicach mundialu w Rosji, ale wrócił do starej formy i znów pokazuje swoje wielkie umiejętności. Philipp Lahm. Długo się zastanawialiśmy, kto powinien tu się znaleźć. Lahm czy Dani Alves, który mimo ogromnego hejtu nadal był świetnym piłkarzem. Mimo wszystko osiągnięcia oraz udział przy nich spowodowały, że to właśnie Niemiec znalazł się w tej jedenastce. W końcu to on wygrał Mistrzostwo Świata. Podobnie jak Neuer zdobył też potrójną koronę, czyli tak samo jak Alves, jednak to Lahm jest cały czas uznawany za filar Bawarczyków. Wszechstronny, potrafiący grać nie tylko na prawej obronie, ale też lewej, czy też jako typowa szóstka. Dlatego też wszyscy porównują do niego Kimmicha, który udowadnia z każdym rokiem swoją wartość. Lahm jednak na długo zostanie zapamiętany jako ten kapitan Bayernu, który poprowadził drużynę do największych sukcesów i jako jeden z najlepszych w historii na swojej pozycji. Sergio Ramos. Od dawna ostoja defensywy Realu Madryt, nieważne czy tworzy ją z Pepe, czy też Rafaelem Varanem w lepszych czasach Francuza. Zawodnik, bez którego nie byłoby większości, jeśli nie wszystkich osiągnięć królewskich w tamtej dekadzie. Wystarczy spojrzeć na dwa ostatnie mecze Realu w Lidze Mistrzów w sezonie 13-14, gdy Ramos strzelił łącznie 3 bramki głową. Wśród obrońców nie było lepszego w tej dekadzie, kogoś, kto byłby tak stabilny, niezależnie od tego, u kogo boku grał. W ostatnim czasie też przestał być tak brutalny, przestał dostawać tak często czerwone kartki, a w zasadzie w ogóle przestał je otrzymywać. Giorgio Chiellini. Główny powód dla sukcesu i odrodzenia Juventus na arenie włoskiej, a także europejskiej. Obok Gianluigiego Buffona, symbol tej ery dominacji starej damy w Serie A, przejęcia pałeczki po Interze i Milanie oraz godnego reprezentowania w Lidze Mistrzów. Dwa finały Ligi Mistrzów, co prawda przegrane, ale nadal jakoś tam dotarli, jakoś przebrnęli przez te 12 meczów w każdym z sezonów. Do tego doprowadził Włochy do finału Mistrzostwa Europy w 2012 roku, zawsze będąc jednym z najbardziej stabilnych obrońców na świecie. Wiele osób zapomina, że słynne catenacce to nie sama taktyka, ale też piłkarze, a Chiellini zawsze był podstawą w planach trenerów. Marcelo. Jeden z bohaterów filmu Najgorsze jedenastki 2020 roku teraz jest w jedenastce dekady. To chyba pokazuje, jak wielki zjazd zaliczył Marcelo w ostatnich latach. Najlepiej jest zapamiętywany za lata współpracy z Ronaldo, chociaż początkowo bywał zmiennikiem dla Fabio Coentrao. Cóż to były za czasy w Madrycie. Jednak gdyby podstawowym piłkarzem, Real w zdecydowanej większości przypadków miał z niego pociechę, a Marcelo był napędzającym całe ataki piłkarzem. Miał i w zasadzie nadal ma problemy w obronie, ale z przodu zawsze pokazywał, dlaczego zaczynał jako skrzydłowy. Jedna z najważniejszych układanych w sukcesach Ancelottiego oraz pierwszej kampanii Zidana, o drugiej lepiej zapomnijmy. Luka Modrić. Ze względu na ostatni brak przyznania, Modric jest oficjalnie jedynym laureatem złotej piłki w poprzedniej dekadzie, który nie nazywa się Cristiano Ronaldo lub Leo Messi. Najpierw razem z Garethem Bale'em stał się twarzą nadchodzących sukcesów Tottenhamu, by ostatecznie przejść do Realu Madryt, w którym początki były nie takie, jak się go teraz widzi. Już był uznawany za najgorszy transfer ostatnich lat, by ostatecznie stać się jednym z ulubieńców fanów królewskich.
Modric stał się filarem środka pola Los Blancos i gwiazdą, której talentu ludzi nie dostrzega i tak bardzo aż do Mistrzostw Świata w 2018 roku. Wtedy doprowadził Chorwatów do finału mundialu, co w połączeniu z jego geniuszem i Pucharem Europy z Realem dało mu tę kontrowersyjną złotą piłkę. Andres Iniesta. Zanim ludzie się zachwycali Modriciem, swój prime miał Andres Iniesta, bez którego z pewnością nie byłoby sukcesów Barcelony. Po tym jak ludzie się zastanawiali, czemu Iniesta nie wygrał złotej piłki w 2010 roku, ten udowadnia przez następne kilka lat, że duma Katalonii nie stoi samym Messim. Wiele osób twierdziło, że to właśnie Andres jest powodem, dla którego Leo zachwycał na boiskach. Zdobył też Mistrzostwa Europy na boiskach Polski i Ukrainy, będąc jednocześnie MVP całego turnieju. Mówi się, że to od jego odejścia z Barcelony zaczęły się gorsze czasy na Camp Nou, a to jak wielkim szacunkiem był obdarzony pokazuje to, że dostał owacji na Santiago Bernabeu. Toni Kroos. Bayern miał przez te lata wielu znakomitych pomocników, jednak ten jeden przydał im się najbardziej do momentu odejścia do Realu Madryt. Zawsze był typowym pomocnikiem długodystansowym, który potrafił biegać bez utraty sił od własnego do pola karnego przeciwnika. Dzięki temu był w stanie zabezpieczać typową szóstkę w swojej drużynie, czasami nawet grając na tej pozycji, gdy była taka potrzeba, ale też wspierać tego bardziej ofensywnego pomocnika. Kroosa zawsze jest wszędzie dużo, a transfer do królewskich tylko udowodnił jego wartość z Bawarii oraz reprezentacji Niemiec. Arjen Robben. Jednym z najznakomitszych duetów tej dekady była zdecydowanie dwójka Ribery i Robben, czyli Robbery. Jednak stabilność Holendra spowodowała, że to on się tu znalazł. Arjen jest w szczególności kojarzony z nurkowaniem, schodzeniem na lewą nogę i potężnymi strzałami, jednak już chyba mało kto pamięta, jak on był przy tym skuteczny. To on dał zwycięską bramkę w finale Ligi Mistrzów w 2013 roku, mimo tego, że rok wcześniej to on nie wykorzystał karnego w dogrywce z Chelsea. Prócz tego jednego momentu bywał kluczowym zawodnikiem dla swoich drużyn, m.in. podczas mundialu w Brazylii, gdy to on był najjaśniejszą postacią świetnie grającej Holandii. Luis Suarez. Napastnik grając na fenomenalnym poziomie przez całe te 10 lat, nawet mimo spadków formy w Barcelonie. Zaczął w Liverpoolu, gdzie doprowadził drużynę Brendana Rodgersa do wicemistrzostwa Anglii, gdy było bardzo blisko tytułu. Po fenomenalnym sezonie przyszedł do Barcelony, gdzie nie mógł grać przez jakiś czas za ugryzienie Chiellini'ego na mundialu. Mimo to odbudował się, wrócił do wielkiej formy i w trio MSN pokazał jeszcze bardziej, dlaczego jest doskonałym goleadorem. Jego skuteczność pokazuje fakt, że jest trzecim najlepszym strzelcem w historii Dumy Katalonii przez zaledwie 6 lat gry w Barcelonie. Teraz przeszedł za grosze do Atletico i fani już tego żałują, patrząc na to, jak strzela jako podopieczny już Diego Simeone. Wiadomo jednak, że to już powoli jego koniec na najwyższym poziomie, co pokazuje fakt, jak już jest powolny. Neymar. Brazylijczyk, którego na początku dekady zwiastowano przejęcie pałeczki po Messi i Ronaldo. Mówiono się, że jak przyjdzie do Europy, to wygra parę złotych piłek. Coś tu nie wyszło, obaj co roku mają większe szanse na najważniejszą nagrodę piłkarską, chociaż Neymar odszedł do PSG, żeby wyjść z cienia Messiego. Nie można mu jednak odebrać, że jest wielkim graczem i gdyby nie kontuzje, czy też inne odpały z urodzinami jego siostry lub akrobatycznym symulowaniem, to mógłby być jeszcze lepszy. Nadal ma 28 lat, więc jeszcze przed nim kilka lat gry, oby na najwyższym poziomie, czy to w Paryżu, czy w Barcelonie, no bo już raczej nigdzie indziej. Może za rok uda mu się zrobić coś, czego Messi i Ronaldo nie zrobili, czyli zdobędzie Mistrzostwo Świata? Z pewnością ma jeszcze coś do udowodnienia i do tego będzie dążył, dopóki jeszcze mu zdrowie na to pozwoli. I tak wygląda nasza 11 dekady. Zgadzacie się z naszymi wyborami? Chętnie poznamy Wasze opinie w komentarzach. Zapraszamy też na nasze social media, gdzie znajdziecie najświeższe informacje ze świata sportu, do których linki macie w opisie tego filmu. Tak więc ja nazywam się Marcel Rutkowski z Just Culture Sports. Dziękuję za uwagę i słyszymy się już wkrótce.